Witajcie na naszym kanale, gdzie mówimy praktycznie o pompach. Dziś kontynuujemy serię filmów dotyczących zbiornika ocynkowanego. Jesteśmy po montażu osprzętu. Zabieramy się za podłączenie zbiornika do układu z pompą. Wejście i wyjście. Zobaczcie, co nam będzie potrzebne. Aby montaż poszedł nam sprawnie, przygotujmy się do tego odpowiednio. Zbierzmy wszystkie niezbędne elementy, żebyśmy co chwilę nie jeździli do hydraulicznego. Typowe zbiorniki ocynkowane od 100 do 300 litrów mają wyprowadzenie cal i ćwierć. Wejście i niższe wyjście. Zabieramy się za montaż. Pod zbiornik warto podłożyć gumowe przekładki, aby wytrącić drgania, które powstają podczas pracy pompy. Na króciec wejściowy o średnicy 5 czwartych cala nakręcamy ocynkowany śrubunek. Śrubunek służy nam do odłączenia całego zbiornika od układu bez konieczności demontażu pozostałych akcesoriów. Gumowa uszczelka zapewni szczelność. Następnie wkręcamy nypel ocynkowany o średnicy 5 czwartych cala i trójnik redukcyjny. Z 5 czwartych przechodzimy prostopadle na pół cala. Wkręcamy baryłkę pół cala i zawór kulowy, dzięki któremu odetniemy nasz wyłącznik ciśnieniowy. Na rynku są dostępne różne wyłączniki ciśnieniowe. Standardowo podłączenie ma 1/2 cala, ale są też takie o średnicy 1/4 cala. My podłączamy nasz klasyczny LCA2 firmy Hydrovacuum. Jest to bardzo często spotykany wyłącznik, od lat wykorzystywany w domowych instalacjach hydroforowych. Wyłącznik jest przeznaczony do załączania i wyłączania pompy trójfazowej, ale możemy również podłączyć pompę jednofazową. Po prostu nie wykorzystujemy jednej szyny. Nakręcamy nasz wyłącznik na zawór kulowy. Następnie w trójnik wkręcamy nypel ocynkowany o średnicy 5 czwartych cala i mosiężny zawór zwrotny, tak zwany klapowy, nie pozwoli nam na cofnięcie się wody do pompy. Bardzo ważna wskazówka. Jeśli planujemy rozgałęzienie biegu wody na ogród jeszcze przed zbiornikiem, to w tym miejscu nie możemy zamontować zaworu zwrotnego, gdyż woda nie będzie miała możliwości cofnięcia się do naszego ogrodowego kranu. Ostatnim krokiem jest zamontowanie złączki PE, przy pomocy której podłączymy przewód wodny od pompy. Wszystkie gwinty, które wkręcamy, musimy uszczelnić. Możemy wykorzystać klasyczne pakuły z pastą albo posłużyć się taśmą teflonową lub nicią uszczelniającą. Oto gwinty, które należy uszczelnić. Jak wspomniałem, wszystkie gwinty należy uszczelnić. Do skręcenia możemy użyć takiej żaby lub klucza Francuza. Gdy mamy skręcone wejście, tłoczenie od pompy, przechodzimy na drugą stronę, wejście na instalację domową. Na tłoczeniu mamy ten sam gwint 5 czwartych cala. Nakręcamy zawór kulowy, aby móc odciąć układ. Następnie śrubunek. Tutaj przedstawiam mosiężny śrubunek o średnicy 5 czwartych cala, również z uszczelką. Śrubunek pozwoli na wymontowanie zbiornika bez konieczności demontażu pozostałych akcesoriów. Następnie warto zamontować reduktor ciśnienia. Montujemy reduktor o średnicy 5 czwartych cala, więc stosujemy nypel mosiężny o tej samej średnicy. Specjalnie przygotowany otwór montujemy manometr, aby pokazywał nam docelowe ciśnienie w układzie. Na zakończenie montujemy złączkę PE. Tak wygląda wyprowadzenie zbiornika na instalację domową. Zaczęliśmy od zaworu kulowego, aby móc w każdej chwili odciąć ciśnienie ze zbiornika na instalację domową. Jakaś awaria, coś się dzieje, cyk, zakręcamy i już nam nie leci woda. Śrubunek, jak wspomniałem, służy do odłączenia zbiornika od całej instalacji.
W naszym przykładzie zastosowaliśmy reduktor ciśnienia o średnicy 5/4 cala. To reduktor o dużym przepływie, stosowany w dużych instalacjach, gdzie mamy wiele punktów odbioru. W standardowym domku jednorodzinnym wystarczyłby reduktor jednocalowy. Wówczas stosujemy mosiężną redukcję z 5/4 na 1 cal. W taki oto sposób podłączyliśmy nasz zbiornik hydroforowy do naszej instalacji wodnej. Pompa, dom. Nie zapominajmy o uszczelnieniu wszystkich gwintów. Użyjmy pasty, pakuły lub taśmy teflonowej albo nici. Jak podłączyć osprzęt pokazałem w innym filmie. W kolejnym filmie pokażę następny krok, czyli jak dopompować poduszkę ciśnienia w hydroforze. Kliknijcie kartę w prawym górnym rogu i zobaczcie, jak zrobić to prawidłowo. Z biegiem czasu będziemy musieli jeszcze wyczyścić zbiornik. Pokażę Wam w kolejnym filmie, jak to zrobić przez wyczystkę. Zobaczcie. Serdecznie zapraszam na nasze grupy facebookowe o nawadnianiu i pompach. Tam dzielimy się wiedzą i poradami. Pozdrawiam, Paweł Kowalski.